kosmiczny strach. Co jest jeszcze, mam masaż? No cześć, tutaj Paweł Malinowski i... Konrad, ja. A oto kanał... Moja. Konrada, nie, moja. Jego reakcja na... Jest to Lala Life, kosmiczna szkoła. Moi koledzy z klasy to kosmici. Jeśli też uwielbiasz się śmiać, tak jak my, ha 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 ha, jeśli uwielbiasz oddychać, zostaw łapkę w górę. Oj, zostaw, a dobrze wiemy, że lubisz. Bo 3 minuty bez oddychania i... Sorry. Znikasz. Lecimy z tym odcineczkiem. Popatrzcie, co nóżki, nóżki, stópki. Każdy film musi zacząć się od stópek. Paweł, nasz film też musi zacząć się od stópek. Hej, 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 ho! Nice, patrzcie, zebra. Jesteśmy człowieki zebry. Zostawcie mnie! Hej, potrzebujemy tych odwołanych. Gonili ją przez jakieś 4 sekundy całe, no tyle trwała ta pogoń. I teraz dosłownie stanęła w miejscu i nic nie robią, tylko się kołyszą z tyłu, kurde, jakby byli, nie wiem, na jakimś koncercie rapowym. Tak, tak, tak. Jedyna droga ucieczki! Po prostu zagadka rozwiązana. Wszyscy dosłownie konserwatorzy w szkole mają swoje wejście do Narnii. Jest taki świat konserwatorów. Ja się bawię. Świat inside world. Jak masz świadomość kiepskich, to masz świadomość konserwatorów. Ale przysięgam, jak pani wysyłała do konserwatora mnie, żeby tam coś zrobił, chyba raz tylko było. A tak to było. Było pusto i śmierdziało dymem. Serio. To na nic. Oni dosłownie nie użyli kamki, jakby po prostu koniec. Podgłośniłem. Okej. Brawa dla mnie. Huh? Co? Huh? Co? Jest konserwator i nie był w Narni. Jestem królową świata. La, 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 la. Wtwerkował tam uczennicę. Damian, pokaż, jak wtwerkowywuje tam uczennicę. O, robimy ten efekt. Nawet mamy już niebieskie tło, nawet nie trzeba podkładać. O, tu jesteś. Nie, żadnego ściągania. Zaczekaj, Casey. Och, Casey, ha? Wow. Czemu jestem w moim domu? Pora na waszą lekcję. Laska ma, kurde, z rąkę zrobione rury do odkurzacza. Widziałem kiedyś takie macki. Podoba mi się tu. Myślałem, że wysypki dostała, a to tylko brokat. Jesteśmy w kosmosie! To wygląda dla mnie jak takie jedno miejsce w Among Usie. Jest. Tylko teraz jak to się nazywało? Nie wiem, ale Lala Life nagrywał też Among Us w prawdziwym życiu i może nawet wykorzystali tę samą scenę. Ta sama scena. Budżet na film 10 zł. I oni tylko zmieniają ozdoby w tym mieszkaniu i patrzcie, na przykład pazłotkiem wyklejają. Potem to nagrają 10 minut odcinka, potem wszystko zdzierają ze ścian, wdrapują, odmalowywują i od nowa robią. Kino wysokiej klasy to jest. Hej! Uspokój się! Hej, ty! Obcy? Muszę ich odesłać z powrotem! Dziewczęta! Co jest? On się popatrzył na stópki pewnie, nie? Tak. Dziewczęta? Co zrobić, gdy ktoś cię goni? Rzuć w niego rurką. I mocno krzycz! Wow! Cześć wszystkim! Normalna klasa, to jest grane. Teacher. To nie jest teacher, tylko toster, bro. Literówka. John Sims. O, tak. Nie, ja muszę wracać. Nie zidentyfikowana. Taką minę robię właśnie, jak zostawiacie łapencję, więc zróbcie, wtedy ja tak zrobię. Nie mam takich okularów, ale chcę kupić takie. A ja robię mniej więcej taką minę. Jak dostajesz? Subskrypcję. Ej, ale Konrad, masz może takie okulary mi pożyczyć? Nie. To kup i mi daj. Mogę swoje. Czemu ich nie wytrzesz, Konrad? Teraz nie wygląda jak youtuber, prawda? Dobra. Wygląda trochę mądrzej. To tylko zabawka. Gdzieś w alternatywnym świecie po prostu popit działa jak, nie wiem, jak pistolet. Nie, to po prostu za rok już będą wszyscy tak przeżarci. Tak samo jak było z Among Us, bo Pawłem Malinowskim. Co? Uspokójcie się, my się tym zajmiemy.
A, rozumiem. To chiński plastik z Wuhan. Och, lubię ich. Hmm? Musimy znaleźć portal. Wow! To nasza jedyna szansa. Chodźmy. Wow! To jest już Narnia. Teraz lepiej dobrze. Czy widziałeś, że one chyba udawały ten noodle filter z TikToka? Tak już tak kręcił. Patrz, patrz. Oglądałeś film Narnia? Tak. Ja też, ale nie pamiętam. To nie jest Narnia. Przecież to jest Pan Tadeusz. Tam były rycerze? Nie wiem, może. Sorry, to byli krzyżacy. Idziemy. Tak. Spróbujmy innego. Gdzie się wszyscy podzieli? Park dziurarski. Tak. Hej! Budżet na film 10 zł. Nawet nie wykupili dźwięku roar. Sami robi, wiesz, po prostu wzięli paznokcie tak. Nie było słychać nawet nic. Nie, było takie... Chyba jamnik za oknem. Musimy się stąd wydostać. Brak zasięgu. Spróbujmy moim. One mają lepszy zasięg. Serio, czy anteny wyciągnie? No dalej, mamo. Odbierz. To dyrektor. O, cześć dziewczęta. To dyrektor, to już koniec. Przerwę. Jestem zdumiony, że ten film ma jakąkolwiek fabułę i to nie jest takie, to są 3-minutowe scenki, tylko że to rzeczywiście ma fabułę. I na kostiumy to wydali więcej niż na poprzednim. No. Tutaj budżet myślę... 100 zł. 135 zł. Bo folia aluminiowa. Muszę was odesłać. Muszę was odesłać do wymyślonego domu pani Foster. Gdzie jest portal? Tylko na pokładzie naszego statku! Hot dogi! Pizza! Hot dogi z tubki. Z tubki? Z tubki? Nie, czy jeszcze co innego? Jak w Chinach mają, wiesz, żarcie z prochu. Masz na myśli zupkę chińską? Tak, mamy to w Polsce. O Jezu! Oh. Hej, Casey, może coś zjemy? Nie mamy czasu na... Też tak trochę burczy, że nagle, wiesz, nagle wszyscy widzą, jak cię dekompresuje ciało. Ciuch mi faluje, nie? Dosłownie to jest wszystko w tubkach. Poproszę te. To będzie... Taniej niż w Polsce. Ej, ale wiesz, że oni po prostu ten, wzięli mleko w tubce czekoladowej i naklei tylko naklejki, nie? To jest, nie, to jest mleko aromatyzowane burgerem na przykład. O Jezus Maria! Hej! Wow, mają własne karty w swoim świecie! Mamo, Lili się źle zachowuje! Teraz dobrze! Serio? Wow, nieźle! To moje! Wow, płatności telefonem! Technologia! Patrz na te nowe! Co za kujonka! Powinien tak robić! Co za kujonka! Ja w ogóle jak myślałem, że sobie kupić maskę konia. Co się tak... Ja mam tam. Mama, nie wyciągnę jej teraz, bo jest przygnieciona wieloma kartonami. Paweł tam ma jakieś 3 tony kartonów. Jakbyśmy obrócili kamerę, to byście nawet nie wiedzieli, gdzie jesteście. Jakbym miał 1 000 000 subskrybentów i wszyscy przyszliby mi pomóc i serio? Tak byście nie dali rady tego unieść, bo jest tego tona 200. Każdy może wziąć kilogram. Co jest? Hej, włącz to z powrotem! Nie ma mowy! Nieźle! Ta! Ups! Weź to! W Machu powinni tak włączyć i włączyć grawitację, byłby całkiem zabawne. O kurczę, no to, nie, bo musieli potem... Wiesz, jesz sobie drwala i wiesz, po prostu odkładasz go, nawet trzeba dotywać. Ja ostatnio odłożyłem drwala, to kotek Dede podeszła i chciała go zeżreć. Zerwać tego? Nie, ale chyba polizała. Muszę iść do łazienki! Czekaj!
Tylko dla UFO. Kosmiczne strach. Zresztą... Co nie? Miłego pobytu. Co jest, jeszcze mam masaż? Jak masz, wiesz, te toalety takie w Norwegii, czy w Japonii, czy w samym... Tak, same się wycierają i tak dalej. To tutaj masz toalet z masażem, ale to jest coś. Ale możesz sobie też kupić dech na przykład od Xiaomi, że podgrzewa ci, to jest ciepło cały czas. Podgrzewane tego? No, serio. Chyba kosztuje 1300 zleta, no i jeszcze musimy... Wyjmuję z portfela. Są moje kieszonkowe. Wietrzenie aktywowane. Wciągnąłem portal, zobaczysz. Mają kiby, które robi masaż, ale mają kiby, które też nie potrafi jakby spuszczać wody, tylko wiesz, do góry. Robi ci prysznic, co nie, zamiast tego. Co nie? Narka. Czekaj, czy oni mi razem w toalecie? Co nie? Ja się będę bał lodówkę tworzyć, jak wrócę na chatę. Wow. O, pringelsiki! Ale odjazd! To był portal do schroniska. Okej! Okay. O, jaki łatwy! O, dziewczęta! Czy to... to... O, psik! O, psik! Tutaj! Psik! Wnuki! Nie wolno psa zamykać. Okej, okay, ale ma... Łeb wystaje. O! Zadziałało! Hej! Chodźmy do klasy. Witajcie! Cześć! Znowu ty? Sorry, zastopowałem i się bałem i była taka pauza. Ej, a tobie też łzawią oczy jak ziewasz? Nie wiem. Mi tak zalewa przecież gały, że nie da rady nie zauważyć. Serio? Dajcie znać, bo mnie to mega ciekawi, ile osób tak ma, że przy ziewaniu mi za każdym razem łzawią oczy. I to czasami tak, że aż spływa po prostu ten. Po prostu płaczesz, no. Wzruszam się tym filmem, to jest taka gra, która na tego UFO, ile ma emocji na twarzy. Serio? Mam więcej emocji na twarzy niż ci wszyscy inni aktorzy, szczerze mówiąc. Chciałem powiedzieć, że po tym filmie zamawiam te oksy i taką maskę, bo to jest turbo hiper i będziemy my nagrywać w tym. Będziemy mówić kosmiczna szkoła! Imię? X12! X12, widziałeś? Co? X12, tak nazywa się Elona Muska, dziecko Elona Muska. Gdzie tak było na pokaz? XAE12. Aż chyba się na to nazywa. Patrz, a Mars od tyłu to? To taki betonik. Nie, kurde, co jest? Miałeś kijem nie dać, jakbym nagadał takie żarty. Paweł, chodzi o... Okej, cóż za oryginalne imię? Ej, bolą mnie tak plecy. Znaczy ja też musimy się tak zrobić. Wiesz czemu? Bo na moim kanale głównym, czyli Paweł Malinowski, nagrałem Vlogmasa. Ludzie nagrywają 24 Vlogmasy, jak nagrałem. Cały jeden. Ale mocny. Mówisz? Tak, choinkę kupowałem. Ale ej, jak jesteś ciekawy, jaką mam dorodną choinę, to weź no wejdź na Paweł Malinowski, albo na przykład na mój TikTok, albo na Instagram. No i wiesz Instagram. Co? Jeśli lubisz chomiki, to chomiczki, to jest panel ten. Panel reklamowy. Jak się nazywa ten sklep? Co? Chomiksfear.pl. Nawet nie powinnam tu być. Mamo, potrzebuję twojej pomocy! Strata czasu! Stratą czasu jest to, że my to oglądamy. Nie, jest mega beka! Ty! Hej, Casey! Dawaj, gramy do jednego z papierkami. Raz, dwa, trzy! Tablet się nie przewrócił, Martyna. Proszę pani, potrzebuję nowego zeszytu. Proszę pani, mój zeszyt zrobił się w paprotkę. Co jest? Ty raz na lekcji robi się ładnie. Och, ależ z ciebie nie zdara. Och, dobrze. To jak wyskoczyła jak Filip z konopi. Kobapi. Tak zwana niezręczna chwila. O, Lili, przyszłaś nas stąd zabrać? Nie, przyszłam się teraz zabawić. Konrad, a ty co idziesz potem robić? Ja się zabawić. Do Maka na Coca-Colę. Dokładnie.
żadnego jedzenia w klasie. Hej, ma rację, żadnego jedzenia. Break the rules. Powiemy zasady. O, dobre. Weźmy wszystko. Nie będziesz w stanie odmówić. Obstawiamy, co wyjdzie. Tam masz wszystko. Tam masz hot dog, fried potatoes. Wyjdzie polski obiad ze schabowym. Nudy, hamburgery i frytki, koniec. Tu są już nudy, słuchajcie. W Gdyni jest taki jarmark świąteczny i wiesz, jarmark świąteczny. A tam jest budka, co ma prawdziwe meksykańskie taco z sosem serowym. Wiesz, co ja właśnie robię? Jadę tam, no. Ja do Maka, bo trochę taniej fajnie będzie. Obejdźmy jeszcze minutę. A wy powiedzcie, czy lubicie sos serowy? Nie, nie lubię. Żartujesz chyba sobie. Nienawidzę sosu serowego. Co? Jak ja do kina, to zawsze było tak, tata, pójdę do kina, tylko błagam, czy kupisz mi na czosy? A tata mówił, chyba jak ty sam kupisz. Oj, nie, no żart. Nigdy nie kupowałem. Nie, no parę razy tak, ale jak już pochodziłem do pracy. Dyrektorze! Co się stało, pani Star? Proszę je stąd zabrać! Kogo? Muszę je znaleźć, zanim będzie za późno. Nie. Musimy ten film skończyć, chyba zanim będzie za późno. Dobra, tylko zamiast, pamiętasz, była taka bajka, też była mega dziwna, w sumie była trochę w estetyce tych Lala Life'ów, że był taki gościu, taki wysoki, z taką brodą i z takimi włosami i była taka dziewczynka, co miała takie włosy. I oni tam razem łazili jakieś... Ale przypominasz mi o tym, ale ja nie tego, nie... Ale nie pamiętam nazwy. Ja nie pamiętam nazwy, ja nie mogę sobie skojarzyć w ogóle z... Tak, ale ja wiem, o co chodzi. To też było dosłownie w stylistyce Lala Life'u. Jak ktoś wie, o jaką bajkę chodzi taką, to była taka jakby serial bajka. Był taki gościu, co był dorosły, miał taką brudkę. Jak kurczę muszkietę? No, wyglądał jak on, wyglądał jak on, taki doktor właśnie. A babka miała takie włosy właśnie, białą perukę taką, że to było widać, że wiesz, to jest po prostu, po przebierani są. Co to było? No my se chyba nie przypomnimy. Poza tym, która to godzina? Godzina na czosów! Drodzy widzowie, subik taki jak jest czerwony jest źle, musi być szary, tak jak szarik. Damian, staw szarika proszę. To był Konrad! To był Paweł. Do zobaczenia w następnym odcinku.